Was w najnowszym, piątym odcinku Historii dla dorosłych. Dzisiaj będziemy omawiać postać Fryderyka Chopina, ale najpierw chciałbym przywitać mojego współprowadzącego i będzie to ponownie Sylwia Płachta. Witaj, Sylwio. Witam bardzo serdecznie. Powiedz mi, co ty myślisz, tak osobisty twój stosunek do Chopina? Wiesz co, mój taki osobisty stosunek do Chopina to przede wszystkim jest jego muzyka, która bardzo poruszyła moje serce i muszę przyznać, że za każdym razem, kiedy go słyszę, to czuję zawsze nowe emocje. I co, dla mnie on jest takim genialnym, wybitnym kompozytorem i uważam, że nie mamy drugiej takiej osoby, takiej postaci w polskiej kulturze, jaką był Chopin. Tak. Na pewno. No. Tak, i co jeszcze? Dla mnie na przykład on jest bardzo żywotny i zachwycam się bardzo jego muzyką. Poza tym też na przykład on jest też ja bym to bardzo też skomercjalizowany, bo na przykład nie widzę drugiej takiej osoby w naszej polskiej kulturze jak Chopin. Mamy na przykład wszędzie go mamy, tak? Nawet wódka Chopin. Tak, gdziekolwiek, książki. Ale już teraz wiesz co, nie tylko w Polsce, bo na przykład pełno widziałam Chopina we Włoszech. Podróżując, no jest on naprawdę nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tak, na pewno znany jest, nie? Ja tak może wyjaśnię naszym słuchaczom, że to ty zaprokonowałaś ten temat. Ja trochę inny stosunek mam do Chopina. Z jednej strony są utwory, które bardzo mi się podobają i na przykład kiedy oglądałem Pianistę i na przykład zaczyna się ten film Pianista, gdzie jest grany ten nocturne, to jest bardzo piękna muzyka. Z drugiej jednak strony niektóre utwory Chopina są dla mnie, być może są dla mnie trochę za trudne. Będziemy później mówić trochę o krytykach muzycznych. Jeden krytyk muzyczny angielski w czasach Chopina napisał o nim, że to jest taka, że jego muzyka to jest taka bombastyczna kakofonia. To oczywiście jest nieprawda o wszystkich jego utworach, ale ja powiem ci, momentami przy niektórych jego utworach mam takie wrażenie, że to jest takie. Na przykład są te pasaże, gdzie on tak leci po tej klawiaturze w góra, w dół i to tak jakby dziecko. I potem dodaje jakieś uderzenia i ja po prostu, ja być może się nie znam na muzyce aż tak bardzo i ja lubię Chopina, ale lubię te jego utwory, które są takie melodyczne. Może ta jego rewolucyjność jest dla mnie troszeczkę tak, za dużo. To znaczy... Ja myślę, że wiesz, przede wszystkim co, on tak wyładowywał te swoje emocje na pianinie, tak? Czyli wiadomo, że miał różne sytuacje w życiu, na przykład co, on był ogromnym patriotą i kiedy wyjechał za granicę, pierwszy to był Wiedeń, Francja i on oczywiście tam komponował i te wszystkie przeżycia, które których on dożył, doznał, po prostu ten taki bolesny też zgryzot, on wyładowywał go dźwiękami muzyki. Czyli też właśnie no mamy, czyli jest ta jego, taka, jego muzyka jest różna, tak? Tak. Ja myślę, wydaje, że są te takie łatwiejsze utwory, które w zasadzie każdy chyba może posłuchać i się nimi rozkoszować, ale są chyba też takie trudniejsze, przynajmniej dla mnie, które no nie są dla mnie strachy. Nie są. No ja na przykład też bardzo lubię nocturny, oczywiście polonez. Wiesz co, lubię też na przykład scherzo, chociaż to tak naprawdę scherzo to jest inne znaczenie niż tego, co, bo po włosku to znaczy taki żart, a on w tym scherzo to ma właśnie takie wyładowanie, tak, taki ten bolesny zgryzot, który dotknął nasz kraj.
No, ale ja, no, na, dla mnie on jest, dla mnie osobiście on jest najlepszym kompozytorem. Ja na przykład wolę Chopina od Mozarta czy Bacha, czy Vivaldi, tak? Tak, Ale to tak. jest osobista, tak? No wiesz, o gustach się nie dyskutuje, jak mówili starożytni Rzymianie. No. Tak. Mi się bardzo podoba jeden z takich bardzo znanych utworów jego, to jest na przykład Polonez Azdur. Ja myślę, że fragment wstawimy tutaj do podcastu. On był nazywany przez samego Chopina Bitwa pod Grochowem. Ten walc na przykład minutowy, który wiele ludzi ma problemy z zagraniem go, żeby go w minutę zagrać. I jest, bo tak jest naprawdę on nie trwa minuty. No, ale nazywany ale jest minutowy. Ale nazywany nie? jest, tak, tak. Tak, tak. Niektórzy mówią, że podobno napisał go patrząc na pieska George Sand, który biegał wokół stołu, nie? Dobrze, tak zaczęliśmy trochę od muzyki, wracając może troszeczkę do historii, bo ten podcast jest poświęcony historii. Tutaj historia Chopina i jego rodziny jest dość ciekawa. Ty już mówiłaś o tym, że on był wielkim patriotą. Może warto wspomnieć, że jego ojciec był Francuzem, ale przybył do Polski i w 1794 roku, kiedy była insurekcja kościuszkowska, on wziął udział w tej insurekcji kościuszkowskiej i później został już w Polsce. Czyli to jest, jego ojciec był Francuzem, no ale stał się, można powiedzieć, Polakiem. Tak, tak, bo on, kiedy poznał mamę Fryderyka Justyny z Krzyżanowskich, a możemy tutaj powiedzieć, że do tego spotkania doszło dzięki pani arystokratycznej Skarbek, która kupiła żelazową wolę i tam zatrudniła młodą szlachciankę, czyli przyszłą matkę Fryderyka, i zatrudniła też również na stanowisku gubernera francuskiego emigranta, przyszłego ojca Fryderyka. Tak, on w ogóle, wiesz co, jak poślubił mamę Fryderyka, on bardzo czuł się Polakiem i tak naprawdę i czuł się Polakiem do końca życia. Zresztą on też zmarł w Warszawie, tak? Czyli on przybył z Francji, wyemigrował z Francji do Polski, natomiast jego syn odwrotnie wyemigrował z Polski do Francji. Co jeszcze takie, wiesz co, powiedziałabym, że w tamtych czasach wiadomo, że pod koniec XVIII wieku Polska przestała istnieć, czyli taka, wiesz co, trochę skomplikowana sprawa czuć się Polakiem, prawda? A zwłaszcza dla kogoś, kto wyemigrował z Francji do Polski. Tym bardziej, że Francja wtedy no, rozwijała się, tak, tętniła życiem. Mogłabym powiedzieć, że no było więcej, mógłby mieć większe możliwości niż w Polsce, tak? Tak, tak. Bo w zasadzie, kiedy on przybył do Polski, jego ojciec Mikołaj miał na imię. Tak, Mikołaj. To w zasadzie Polska istniała jeszcze, no ale bardzo krótko i w zasadzie insurekcja kościuszkowska, później ostatni rozbiór i praktycznie Polski nie ma, ale wychowanie, bo to w zasadzie nie tylko matka, która była wielką patriotką, ale także ten ojciec, czyli ten taki Polak, który stał się, Francuz, który stał się Polakiem, oni włożyli ten patriotyzm do Chopina, który później było słychać w jego muzyce, na przykład w kompozycjach, bo nawet jeden z ostatnich utworów, który on skomponował, to jest Mazurek, czyli on się wzorował na tym, ale bo ty wspomniałaś o tym, że on wyemigrował do Paryża i to też się wiąże z tym, z tym patriotyzmem, bo on mógł wywrócić, ale on po prostu w ramach takiego protestu zignorował
to, co chciał car od niego. Car chciał mu dać pewien tytuł, on tego nie przyjął i w związku z tym nie mógł mieć paszportu. Także on w zasadzie no, nie miał szans wrócić do Warszawy. On mógłby wrócić pewnie do tej części pruskiej Polski, ale do Warszawy chyba nie mógłby wrócić już. Także on tak przez ten patriotyzm on stał się takim wygnańcem i w zasadzie on nigdy nie wrócił już do Polski po tym wyjeździe. Tak, poza tym on nawet nie chciał tak naprawdę podać się carowi rosyjskiemu, tak? Czyli co? Czyli on właśnie miał właśnie taki, można by powiedzieć, załamanie, kiedy był w Wiedniu, ponieważ Wiedeń przyjął go bardzo chłodno, zupełnie inaczej niż on to sobie wszystko wyobrażał, ale postanowił dalej tak podróżować i udał się wtedy do Paryża, ponieważ wolał, możemy tak powiedzieć, że być nieszczęśliwym, cierpieć, ale nie wrócić do Polski, czyli co? Czyli nie, tak naprawdę no nie wpaść też w te ręce tak cesarstwa rosyjskiego. Czyli tutaj tak. Też jest taki jego prawdziwy patriotyzm, tak? Bo on tak naprawdę we Wiedniu, po jego takim doświadczeniu we Wiedniu, to on chciał wrócić do Polski, a zwłaszcza właśnie jak się dowiedział o powstaniu i właśnie o tym, że jego przyjaciele, rodzina brali w nim udział, a on nie mógł nic zrobić, tak naprawdę on sercem był w Polsce. Mhm. Tak, tak, dokładnie, bo warto przypomnieć, że Chopin wyjeżdża w tym momencie, on wyjeżdża przed wybuchem powstania listopadowego, które było zaskoczeniem dla większości ludzi i on był w takich, można powiedzieć, dość dobrych stosunkach z Rosjanami, którzy byli w Polsce. On na przykład jako mały chłopiec grał u księcia Konstantego, który przebywał wtedy w Warszawie, który rządził w Warszawie, a powstanie listopadowe zaczyna się od próby zamachu na tego księcia Konstantego. Tak więc Chopin miał, może niedobre, ale takie miał jakieś stosunki z nimi, a później, kiedy wybuchło powstanie, kiedy Rosjanie walczyli przeciwko Polsce, on w zasadzie zerwał wszystkie kontakty z Rosjanami i no nie chciał tych kontaktów dalej trzymać i z tego powodu właśnie później nie miał tego paszportu. I w zasadzie, kiedy on wyjechał najpierw do Wiednia, później do Paryża, wtedy właśnie wybuchło to powstanie w Polsce, nie? Tak. I on się zastanawiał właśnie nad powrotem, podobnie jak Mickiewicz zresztą. Zresztą Mickiewicz myślał, że mógł wrócić, bo był trochę zdrowszy. Nie wiem, czy Chopin taki dość chuderlawy. Myślę, że powstańcy nie mieliby z niego wielkiego. On biedny schorowany był od dzieciństwa. Mhm. Także akurat tutaj zdrowie mu nie służyło. I do końca śmierci tak cierpiał tą swoją chorobę, gruźlicę. Mhm. Zresztą nawet, wiesz co, tutaj w mojej książce było coś takiego, że on też nie lubił na przykład koncertować, ponieważ nie lubił koncertować, ponieważ też nie lubił publiczności, ale co przede wszystkim sprawiało mu problem oddychanie w takich właśnie tych zamkniętych pomieszczeniach przepełnionych ludźmi. To prawda, nie? On w pewnym momencie nawet zrezygnował z koncertowania. Na koniec wrócił, bo miał problemy pieniężne. I może warto tutaj teraz, może byśmy przeszli do tego tematu, bo... Właśnie, wiesz, kiedy on tak naprawdę przestał koncertować i wtedy bardzo dużo, to znaczy on postanowił, chyba wiesz co, podczas związku z George, on tak naprawdę przestał koncertować, chyba miał tylko jeden koncert w ciągu, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, 7 lat. I właśnie wtedy on bardzo komponował, bardzo dużo. No, większość jego kompozycji to była właśnie za czasu, kiedy był z George. Mhm. Dokładnie. I teraz kwestia tego pieniędzy. Chopin wyjechał z Warszawy właśnie dlatego, że Warszawa, no można powiedzieć, no była taką prowincją nie tylko Rosji, ale w pewnym sensie Europy w tamtym momencie i muzyk nie mógł zarobić. Pojechał do Wiednia, który jeszcze za Mozarta czy później za Beethovena, bo kiedy pierwszy raz Chopin przyjeżdża do
Wiednia, jeżeli dobrze pamiętam, to są 2 lata chyba po śmierci Beethovena, to była stolica muzyki, ale właśnie w tamtym czasie Wiedeń przestaje być tą stolicą muzyki, a tą stolicą muzyki staje się Paryż. I on do Paryża pojechał i to była kwestia zarobkowania. I tak, bo muzyk wtedy mógł zarabiać właśnie dawaniem koncertów, dawaniem lekcji i wydawaniem swoich utworów. W momencie, kiedy on zrezygnował z koncertowania, on dalej zarabiał lekcjami i dalej zarabiał wydając swoje utwory. Tak. Tak, ale ja wiesz co, na przykład ja też myślę, że do jego wyjazdu z Polski przyczyniła się przede wszystkim sytuacja polityczna, ponieważ wtedy właśnie już zaczęto wprowadzać ograniczenia, swobody, zakazywano publicznych wystąpień w Warszawie i też taki, wiesz co, Warszawę opanował patriotyczny bunt, czyli on jako muzyk musiał tak naprawdę opuścić, tak, Polskę w tamtych czasach. Tak, tak, tak. To w zasadzie bo był, tak naprawdę nie? On nie chciał wyjechać i właśnie po tej, ta sytuacja taka polityczna zmusiła go, aby właśnie podjął takie wyzwanie i nawet jest właśnie, wiesz co, w mojej książce, którą ja przeczytałam, że wydał ostatni swój koncert, I na tym koncercie też zagrała panna Gładkowska, która zaśpiewała Rossiniego. Tak, tak, jego pierwsza miłość. Taka ta jego pierwsza miłość i on wtedy spakował srebrny kubek z garstką polskiej ziemi i ciężkim sercem opuścił Polskę. I tutaj też mamy ten jego ogromny patriotyzm. Tak, tak. Nie, no bo w zasadzie granie to było granie bardzo często przez osobami, które były bogate i które były u władzy, a w Polsce to byli no, Rosjanie w tamtym momencie, na przykład książę Konstanty. I gdyby on został w Polsce, to on w zasadzie musiałby grać dla Rosjan. Czyli masz rację, można powiedzieć, że to kwestia materialna, ale też kwestia polityczna tutaj. Polityczna. Też, ja myślę, że tak, że przede wszystkim można go tak właśnie zmusiła do tego wyjazdu. Tak. I wtedy on wyjechał, wybuchło to powstanie, tak jak mówiłaś, on z listów dowiadował się o tym, jakie są, co się dzieje w Polsce, o tym, że być może niektórzy jego znajomi, przyjaciele zginęli. On tam miał takiego swojego przyjaciela, który miał na imię Tytus, bardzo długo korespondowali ze sobą. I on w pewnym momencie nawet bał się, że właśnie ten jego przyjaciel też zginął. I mówi się właśnie, że wtedy napisał etiudę rewolucyjną, nie? Tak, tak. Właśnie jak on wyjechał z Wiednia przez Monachium i Salzburg, udając się do Paryża, właśnie on wtedy napisał etiudę. Tak, tak. Która do dzisiaj ma ogromne znaczenie i sławę, tak? Tam w tym Wiedniu, tak jak mówiłaś, tam nie był najlepiej przyjęty, ale jest jeden ciekawy krytyk muzyczny, bardzo znany w tamtym momencie, to był Robert Schumann. Myślę, że dla Polaków on jest znany z tego, że on użył takiego cytatu, który często się powtarza. Na pewno słyszałaś, ja może zacytuję. Gdyby potężny, samowładny monarcha z północy wiedział, jak niebezpieczny wróg grozi mu w dziełach Chopina, w prostych melodiach jego mazurków, zabroniłby tej muzyki. Dzieła Chopina to armaty ukryte w kwiatach. Tak, mam to też. Tak. Schumann był tak on pisał takie recenzje muzyki Chopina, znaczy nie tylko Chopina, tak bardzo poetycznie. Tak. Wiesz co, ja nie wiem, może wiesz, ja myślę, że też Wiedeń go tak przyjął chłodno, bo też to może było połączone z historią, też z sytuacją polityczną, ponieważ on tak się, wiesz, nie spodziewał tego wszystkiego, że jak tam pojechał,
to właśnie jak doszła do niego wieść o wywołaniu powstania przeciwko Rosji, czyli tamtejsi, tacy jego znajomi byli dla niego bardzo zimni i on też właśnie też tak myślał, że to też połączone było z tą sytuacją polityczną. I co? I czuł się tam na przykład bardzo samotny i też takie jego zawsze to cierpienie, wiedząc, że wielu właśnie przyjaciół poszło do powstania, a on był tam i nic nie mógł zrobić. Tak. No i przy okazji też no, trzeba powiedzieć, że Niemcy to też byli, i Austria, i Niemcy to byli zaborcy Polski. Dokładnie, czyli w zasadzie ta polskość Chopina też trochę ich godziła, nie? Że... Dokładnie. Także, bo w tym samym czasie też był taki kompozytor niemiecki, bardzo znany, Mendelssohn, ze swojego Marsza Weselnego, chyba najbardziej znany jest dzisiaj. Tak. On był Niemcem i też komponował w tamtych czasach, także Niemcy mieli swoich znanych kompozytorów. No i to jest taki trochę nacjonalizm, nie? Że tak. Niektórzy mówią, że lubią jakiegoś kompozytora, dlatego że on był niemieckim, bo i tak samo być może niektórzy o Chopinie mówią, że lubią Chopina, bo był Polakiem. Nie dla muzyki, tylko dla, nie wiem, nacjonalizmu. Troszeczkę. Jest... Ja na przykład no, do tego podchodzę zupełnie inaczej, ponieważ ja lubię muzykę klasyczną i lubię Vivaldi, Verdi, włoskich kompozytorów, lubię również Mozarta. Dla mnie Chopin jest, zdecydowanie wolę Chopina, pomimo że jego muzyka, jak wiadomo, no, jest smutną muzyką, ale wiesz co, za każdym razem, jak słyszę Chopina, coś czuję, tak? Dotyka moje serce. Ja myślę, że to nie ze względu, że on był Polakiem. Po prostu czuję coś innego. Tak mówię, że być może niektórzy ci Niemcy krytykowali, chociaż trzeba powiedzieć, że nie wszyscy, bo na przykład ten Schumann, który pisał recenzję do czasopism muzycznych w Niemczech, on chwalił Chopina, nie? Tak. Także... Zresztą na przykład dzisiaj we Włoszech Włosi uwielbiają Chopina. Oni naprawdę uwielbiają Chopina. Jest takim, można powiedzieć, jednym z najlepszych dla nich kompozytorów. Że Niemcy dzisiaj też, bo to wiesz, bo w tamtym momencie, będziemy za chwileczkę pewnie o tym mówić, że Chopin był takim rewolucjonistą, on zmienił dużo rzeczy w muzyce i wiele osób, na przykład ja cytowałem przed chwilą tego angielskiego recenzenta muzycznego, który powiedział, że to jest taka bombastyczna kakofonia, kiedy się słucha Chopina. Wielu ludzi nie rozumiało go w tamtym momencie i dopiero... Też być może... I dzisiaj jest to bardziej, tak, docenione. Tak. W ogóle, kiedy on był w Anglii, tam Anglicy bardzo go nie... W Londynie na przykład bardzo negatywnie o nim mówiono, bo właśnie zmarł Mendelssohn i wielu muzyków napisało list, pod którym się podpisało wielu muzyków właśnie, to były kondolencje dla żony Mendelssohna. I Chopin się nie podpisał pod tym listem i Anglicy mieli do niego pretensje, ale ten list zaczynał się słowami: my, muzycy niemieccy, wyrażamy nasz żal. I Chopin powiedział, no jak ja mogłem podpisać list, który jest napisany, że ja nie jestem muzykiem niemieckim, nie? On przecież wyraźnie chciał swoją polskość podkreślić, a niektórzy mieli do niego pretensje, że nie podpisał się pod tym listem z kondolencjami dla żony Mendelssohna. Zresztą przy okazji to taka ciekawa rzecz jest, że Mendelssohn jest dzisiaj znany ze swojego Marsza Weselnego, a najbardziej znana muzyka Chopina to jest jego marsz, ten pogrzebowy. Pogrzebowy. Często grany na pogrzebach, bardzo często w filmach, kiedy jest jakiś pogrzeb, to jest Chopin. To jest coś w rodzaju nawet takiego mema muzycznego. Tak, ale ja myślę, że Chopin to my wszędzie dzisiaj go słyszymy. Wszędzie, na całym świecie.
Na przykład tu nie tylko w Europie, ale przede wszystkim w Chinach, Stany Zjednoczone. Tak. Także. No konkursy muzyczne to wygrywali Japończycy, nie? Tak, Japończycy, dokładnie, ale też przede wszystkim, jak na przykład większość organizowanych konkursów muzycznych, to jest pod nazwiskiem Chopin. Tak, Nie tak. tylko u nas w Polsce, ale też za granicą. Teraz przechodząc może tak troszeczkę do tej jego rewolucji w muzyce, ja rozmawiałem z moją znajomą, która uczy gry na fortepianie, ona mi trochę tłumaczyła, ja myślę, że ty też będziesz więcej o tym wiedziała. To, co on No nie wiem, zmienił, spróbuję. To jest to, że ta taka zmiana tonacji czy metrum w środku utworu, to jest takie złamanie reguły klasycznej, której trzymali się jeszcze Mozart, Beethoven, Tak. on to zmienił i miał duży wpływ na impresjonizm w muzyce. Niektórzy mówią, że on był prekursorem impresjonizmu. Czyli na przykład wprowadził w kompozycję, wprowadził duże, rozległe akordy, o jakich przed nim w ogóle nie myślano. Ale on ogólnie, wiesz co, on na przykład bardzo dużo wprowadził zmian w muzyce. Nie tylko, bo na przykład zmienił nokturny. Wiem, że zmienił też na przykład scherzo, bo scherzo to przede wszystkim jest coś bardzo wesołego, a on na przykład tam zmienił i wprowadził też jakieś takie smutne wątki. Czyli on takich no, sporo zmian wprowadził, które do dzisiaj dzisiejsi kompozytorzy śledzą go, tak? I bazują się na nim. Tak, tak. Tłumacząc to na taki ludzki język, bo ja mówię, ja się nie znam specjalnie dokładnie na muzyce, ta zmiana metrum to oznacza po prostu, że on grał na przykład, jest są taki utwór, gdzie gra bardzo wolno i potem nagle tak. zupełnie inne tempo jest tego utworu, to jest, czyli to było coś, czego się nie robiło w muzyce, a Chopin to zrobił. Tak, i to właśnie mamy w tych nocturnach. Tak, tam właśnie to jest łatwo zauważyć, takie właśnie zmiany. I to myślę, że już taki, wiesz co, normalny słuchacz tam zauważy, że jest coś innego. Tak. Czy na przykład ten impresjonizm, bo impresjonizm chyba najbardziej znany jest Debussy, na przykład Clair de la Lune, tak się chyba nazywa ten utwór, jeżeli dobrze mówię. Kiedy się słucha niektórych utworów Chopina, to one są bardzo podobne do tego właśnie, co później Debussy tworzył w tym impresjonizmie już. Także ja się zgadzam dokładnie z tym, że on jest prekursorem. I jeszcze jedna rzecz, on miał wpływ na tą muzykę narodową, bo Chopin wykorzystywał dużo muzyki polskiej. Na przykład Norwid twierdził, że muzyka polska zaczęła się od Chopina, tak powiedział, że wcześniejsi kompozytorzy polscy tworzyli utwory, które mógł stworzyć Francuz, Anglik, a dopiero Chopin stworzył utwory, które były zupełnie polskie i na nim się wzorowali tacy kompozytorzy jak na przykład Grieg, który wziął wzór z Chopina, który tworzył na podstawie muzyki polskiej, a Grieg wziął swój norweski folklor. Z kolei na przykład Rimski-Korsakow skorzystał z folkloru rosyjskiego. Tak, no bo na przykład polonezy, no to wiadomo, to jest nasz typowo polski utwór, tak? I mazurki tak samo. Mazurki tak samo, właśnie on na przykład właśnie on wypowiadał się, że ktoś jak ma zagrać mazurka, bo mazurek tak naprawdę to on się opierał na mazurku, oberku i kujawiaku, uważał, że to jest taki jego wynalazek mazurek i taką specjalnością. I jak ktoś na przykład miałby zagrać to w takim polskim charakterze, to musiałby zrozumieć polską duszę. On tak właśnie się, wiesz, wypowiadał, no nie? Czyli co? Czyli on tak te mazurki też no, grał z taką polską, prawdziwą duszą. Tak, dokładnie.
ta znajoma, z którą rozmawiałem, ona mi też mówiła o pewnym dylemacie, który mają współcześni ludzie grający utwory Chopina. Ten dylemat polega na tym, że w czasach Chopina fortepiany były no o wiele gorsze niż współczesne i ludzie się zastanawiają, czy należy grać Chopina tak, jak dało się grać na tamtych fortepianach, czy może należy grać tak, jak nowe fortepiany dają lepsze możliwości, bo niektórzy muzycy twierdzą, że Chopin przewidział, że fortepiany będą lepsze. Ja się z tym zgadzam, bo słuchając jego biografii, tam było na przykład sporo o jego kontaktach z ludźmi, którzy wytwarzali fortepiany, nie tylko w Europie, ale na przykład w Anglii z Redwoodem, nie? Tak, tak. I jeszcze też właśnie, wiesz co, on miał kontakt z tym takim sławnym, ja nie wiem, jak się nazywa ten fortepian, ale on tam nawet, wiesz co, on miał z nim taki dobry kontakt, nawet się tam przyjaźnił i też jakieś tam mieli, wiesz co, problemy finansowe. Może Pleyel? Pleyel, dokładnie, z Pleyelem. On właśnie też tak się przyjaźnił. Bo w Europie było dwóch, był Pleyel i jeszcze jeden zapomniałem, a potem do Anglii pojechał i tam się zaopiekował nim Redwood. To też producent fortepianów w Anglii z kolei był, nie? Te też bardzo dobre stosunki z nim miał. Także ja myślę, że Chopin znał się nie tylko na muzyce, nie tylko komponował i grał, ale... w instrumentach. Tak, tak. I miał dobre kontakty z tymi, także myślę, że to jest taka dobra teoria, że przewidział, że fortepiany będą lepsze i być może skomponował utwory, które dopiero dzisiaj da się grać. Dokładnie, tak. Ale ja też się zgadzam z tym, jak najbardziej. Tak, tak. Dobrze, wracając do historii. No właśnie. Zaczęliśmy od tego, że jego ojciec przybył i brał udział w insurekcji kościuszkowskiej. Mówiliśmy o tym, że został nauczycielem i tam poznał taką uboższą, krewną może pani domu i z nią wziął ślub. I to było wszystko w Żelazowej Woli, gdzie się właśnie urodził Fryderyk. I tak. On był taki chorowity od dzieciństwa i jego siostra także, nie? Tak, Emilka, najmłodsza siostra, ponieważ on miał trzy siostry, natomiast właśnie ta najmłodsza Emilka, która urodziła się o 2 lata młodsza, też właśnie była taka schorowana, można by powiedzieć, że bardziej od Chopina. Tak, tak. No kiedyś zachorowali oboje się położyli do łóżka i oboje mieli wyzdrowieć, ale niestety tylko Chopin wyzdrowiał, a ona umarła. I to też jest chyba taki pierwszy moment, kiedy on no, spotkał się ze śmiercią i w zasadzie on walczył z tą śmiercią do końca życia, bo ta... Tak, od samego początku do końca życia bardzo był schorowany. No i też tutaj właśnie wracając do jego siostry Emilki, ona też, wiesz, wykazywała duże zdolności artystyczne i literackie. Jak twierdzą biografowie, że ta jej taka przedwczesna śmierć nie pozwoliła jej ujawnić tego wybitnego talentu. Ale tak naprawdę to zresztą oni właśnie jak razem tak chorowali i leżeli w łóżku, przygadywali godzinami i nawet też, wiesz co, razem założyli takie rodzinne, literackie towarzystwo rozrywki, w którym prezydował Fryderyk, a rolę sekretarza pełniła jego siostra Emilka. No i tam w tym takim towarzystwie oni tam recytowano wypracowania, na przykład wiersze, odgrywano jakieś sceny teatralne, czyli też takie ciekawe, no nie? I też takie... ciekawe i połączone też takie ich, można by powiedzieć, te pasje, no nie? Tak. No ale niestety ta jej choroba rozwijała się w bardzo szybkim tempie, porównając do Chopina, no bo Chopin tak naprawdę, no to on przeżył 40 lat, a ona w bardzo młodym wieku zmarła. Chociaż z tym jego przeżyciem to było tak, że
Ci jego przyjaciele czasami wielokrotnie spodziewali się tego, że Chopin już umiera, a on za każdym razem jakby oszukiwał tą śmierć, bo było tak, że plotka szła na przykład po Paryżu później, że Chopin już umiera, a Tak, potem widzą często. Chopina w Lasku Bulońskim. Jest to, ale on w zasadzie przez całe swoje życie kaszlał i bardzo często tą krwią i Tak. tak więc ta choroba zjadała go pomału, nie? Tak. I też właśnie przez to nie chciał, nie lubił koncertów, on nie lubił koncertować. Czyli też myślę, że to właśnie ta jego choroba też się do tego przyczyniła. Tak. Ja sobie tak myślę, bo on do Paryża pojechał, a gdyby właśnie pojechał do Włoch, mi się wydaje, że tamten klimat może ten byłby o wiele lepszy, nie? Tak, byłby o wiele lepszy. Tak, na przykład on ostatni rok swojego życia właśnie jak udał się do Anglii koncertować, tam na przykład niektórzy mówią, że on tam bardzo podupadł na zdrowiu i to też właśnie przyspieszyło jego śmierć, ten jego klimat, ta wilgotność tam, zresztą on tam się fatalnie czuł. Tak. On w zasadzie, on nie powinien jechać na północ do Anglii, tylko powinien na Dokładnie, bo południe też, gdzieś pojechać, nie? dokładnie, bo też na przykład Paryż też akurat nie był pod względem klimatu idealnym dla niego miastem do życia. Tak więc rzeczywiście, wydaje mi się, że Włochy powinny być takim dobrą rzeczą. On spędził też pewien czas na Majorce. To też taki fajny pewnie klimat byłby. Ja muszę ci powiedzieć, że teraz, kiedy to nagrywamy, cały czas jeszcze trwa pandemia koronawirusa. Kiedy rok temu się zaczęła, to ja planowałem właśnie z rodziną, mieliśmy polecieć właśnie na Majorkę i pozwiedzać. I kiedy tak sobie oglądałem mapę Majorki, w jednym mieście patrzę, jest Muzeum Chopina. Tak, I tak, wtedy tak. się dowiedziałem, że Chopin był na Majorce i teraz słuchając biografii więcej jeszcze na ten temat Tak, bo on usłyszałem, tam nie? właśnie z kobietą, z którą mieszkał, możemy powiedzieć, z którą miał taki dłuższy związek, George. Ona właśnie tak, aby ratować jego zdrowie, wyjechali, czy tak można by powiedzieć, uciekli od tego hałasu paryskiego i tam wyjechali. No i tam w sumie on troszkę, wiesz co, tak naprawił się zdrowotnie. Dzięki właśnie niej. Tak. Znaczy, tam początkowo, nie? Tam jest ogólnie ten wyjazd był dość źle się, można powiedzieć, dla nich skończył, ale w zasadzie, kiedy przeszliśmy już do tych miłości życia Chopina, to mi się wydaje, że warto byłoby zacząć od początku, bo wspominaliśmy najpierw o Konstancji Gładkowskiej. U Tak. mnie w biografii o niej było, bo on bardzo dużo pisał do swojego przyjaciela Tytusa i był taki moment, kiedy on kochał Konstancję, ale kochał ją z daleka, nic jej nie mówił. W zasadzie tuż przed swoim wyjazdem oni chyba wyznali sobie miłość, ale no ona też chyba była zbyt wysoką pozycję chyba miała dla niego, żeby było możliwe, żeby ubogi muzyk, który nawet nie był w stanie zarobić wtedy w Polsce, mógł zostać jej mężem. Tak więc. Dokładnie, tak. Ona w ogóle była jego uczennicą, z tego co pamiętam, tak? Tak. Tak, ona była jego uczennicą i tam właśnie narodziła się ta miłość Chopina do Konstancji. No i co na przykład też takie ciekawe, że ona, że jej matką chrzestną była nieślubna córka Stanisława Augusta Poniatowskiego. Czyli to też właśnie świadczy, że wywodziła się z dobrej rodziny, tak? Tak. Czyli wiadomo, w tamtych czasach o małżeństwie decydowali rodzice, więc byłoby to ciężko, tak. Aby ten ich związek dalej się pnął. Ona w zasadzie, ona była w szkole muzycznej i Chopin wykorzystywał to, że już wtedy był znany i on tam często przychodził do tej szkoły muzycznej i właśnie akompaniował do śpiewu, bo ona była śpiewaczką, chciała być śpiewaczką operową i on akompaniował jej i tam też taka druga piękność była, ale on się kochał w Konstancji.
W każdym bądź razie w ostatnim dniu, kiedy żegnał się w Warszawie, to doszło do spotkania między nimi. Oni się spotkali w ogrodach. Przyjaciel pilnował, żeby nikt tego nie zobaczył i nie wiadomo, o czym rozmawiali. Oni korespondowali później ze sobą chyba rok jeszcze po jego wyjeździe. Tak. W każdym bądź razie te listy zostały chyba wszystkie zniszczone z tego, co pamiętam. Tak, ja na przykład mam też coś takiego, że no na pewno on był mniej zakochany, ponieważ stworzył romans Larghetto, czyli i tam właśnie w tej kompozycji możemy zauważyć, no, że jest tam, że jest to utwór o miłości. Tam w tych listach do tego przyjaciela Tytusa, on tam opisywał wiele utworów właśnie, w których mówił, że to są z myślą o Konstancji i, tak. I na przykład mówił, że słuchając tego utworu, posłuchaj tego fragmentu. No ja na przykład, wiesz co, przed nagraniem podcastu przesłuchałam wszystkie takie te jego najważniejsze utwory i rzeczywiście w tym Larghetto czuję, słychać, że on jest tam szczęśliwy, zakochany, że są tam nuty miłości. To była, można powiedzieć, jego pierwsza miłość. Później on wyjechał i w zasadzie ja mam takie wrażenie, że on był kimś, kto teraz są gwiazdy rocka. Gwiazdy rocka, rockmeni, no nie narzekają na fanki, mają bardzo dużo i wydaje mi się, że Chopin był kimś takim. Zresztą w tym samym czasie on miał przyjaciela takiego węgierskiego muzyka, Liszta, i oni obaj w zasadzie no, mieli dużo, no, duże możliwości pod tym względem. Zresztą wcześniej Beethoven pewnie i Mozart też, nie? Tak, tak. To byli muzycy i kobiety po prostu tak. Nie lubią muzyków chyba. Tak. No on miał duże powodzenie we Francji, chociaż wiesz co, na początku jak dojechał do Francji, co, Francja też, no ona, Francja była też takim w tamtych czasach bardzo otwartym miastem, czyli tam się tak, można by powiedzieć, ten romantyzm bardzo rozwijał, tak? Czyli miasto tętniło życiem, było, można robić w nim wszystko zupełnie inaczej niż sytuacja w Polsce, niż też sytuacja, którą spotkał w Wiedniu. Czyli tak naprawdę Francja przywitała go bardzo przyjaźnie. No i ja na przykład z tego, co pamiętam, to była też taka stolica świata, tak. Podobnie jak Rzym. Tak, Paryż się stawał wtedy stolicą, przejął właśnie po Rzymie, po Wiedniu właśnie. Dokładnie. I właśnie on jak tam dotarł do Paryża, no to w sumie nikt go tam nie znał, on był kimś nowym, tak? Ale wierzył niesamowicie w swój talent i potęgę, że był przekonany, że prędzej czy później otworzą mu się wrota do jego kariery. No i na koniec tak się stało. Tak. Chopin był bardzo sławnym kompozytorem we Francji i nie tylko. Mi się wydaje, że w ogóle ważne jest to, że to romantyzm był, bo... Tak, też taka bardzo ważna epoka. Tak, bo w zasadzie patrząc na jego portret i na to, jaki on był blady, na przykład Norwid w wierszu Fortepian Chopina, on tam porównuje jego ostatnie dni, że miał problem, że dłonie Chopina, że jego palce były tak blade, jak klawisze na pianinie. Tak. I jego twarz też była taka, mi się wydaje, że dzisiaj można by stwierdzić, że pewnie mógłby zagrać jakiegoś wampira w filmie. I te czarne włosy właśnie i ta blada cera i jeszcze to właśnie, że kaszlał tą krwią, ale w tamtych czasach, kiedy gruźlica była taką romantyczną chorobą, w tamtych czasach właśnie młodzieńcy o bladej cerze, którzy jeszcze byli chorzy, tak. No dzisiaj pewnie inaczej by się do tego podeszło, nie wiem, czy dzisiaj ktoś kaszlący krwią i bardzo blady mógłby mieć wiele wielbicielek, ale to
to jest inna Znaczy, rzecz. wiesz co, ja myślę, że on też, on wtedy był też taki, miał takie wielkie powodzenie też ze względu na ten jego taki sposób bycia, ponieważ on był, nie był normalnym kompozytorem. On na przykład uwielbiał szykowne ubrania, zresztą nawet ten też taki jego styl włosów. On na przykład lubił eleganckie jakieś drobiazgi, przywiązywał uwagę do wygodnego, dobrego mieszkania, piękne meble. Był też klientem najlepszych paryskich krawców, szewców, fryzjerów. Tak. Jeździł na przykład powozem, jadał w najlepszych restauracjach. A tak naprawdę damy w tamtych czasach, no to zwracały też na to uwagę. No i oczywiście też ta muzyka, tak? Zresztą on... Ja myślę, że muzyka chyba była najważniejsza, jeżeli chodzi o to powodzenie. On na przykład też, on miał chyba tylko jednego ucznia, mężczyznę, a resztę to były kobiety. I on też zwracał właśnie przede wszystkim uwagę na to, aby były utalentowane, piękne. Tak, tak, tak. Jak Delfina Potocka, z którą... Tak, ona też właśnie grała, ona też była jego uczennicą. On wiele utworów jej napisał i ona jest chyba taką drugą jego, tą drugą miłością, która już nie była platoniczna, to już była taka miłość normalna, można by powiedzieć. O tej miłości w zasadzie my wiemy najwięcej, bo zachowały się listy właśnie Chopina i Delfiny Potockiej. Ja słuchając audiobooka, tam autor cytował kilka tych listów. One są, powiem ci, takie momentami bardzo dwuznaczne, ale nie wpadają w jakiś zły ton. On po prostu mówił o miłości fizycznej, używając, nie wiem, odniesień do fortepianu, do muzyki, ale no, nie brzmiało to jakoś wulgarnie, było to... Także oni się dogadywali. On tam na przykład w pewnym momencie mówił do niej, że w jednym liście pisał, że kiedy z nią był, to w zasadzie cała jego siła szła w miłość do Delfiny Potockiej i w tamtych czasach nie komponował dużo. On to porównywał później do George Sand, bo przy George Sand on komponował więcej i on mówił właśnie, udowadniał właśnie Delfinie, że ją kochał bardziej z tego powodu, że po prostu ona go zabierała. Tak, z George Sand to był też taki inny typ miłości. Ona taka była bardziej opiekuńcza dla niego, natomiast Delfina, no myślę, że to było takie prawdziwe uczucie. Zresztą oni korespondowali do końca życia, bo na przykład kiedy Chopin zmarł, to znaczy kilka godzin przed śmiercią, on sobie zażyczył, aby ona dla niego zaśpiewała. Tak. Czyli on już leżał na łóżku umierający i miał cały czas Delfinę. Tak, tak. Ona przybyła właśnie, czyli ona tak, jest ona tą przybyła, miłością... Czyli, tak, czyli oni tak naprawdę od początku do końca nigdy nie zerwali kontaktu. Zresztą wiesz co, ja myślę, że to był też taki skomplikowany romans między Chopinem a Delfiną Potocką, ponieważ ona miała męża, miała rodzinę, miała dzieci, mieszkała trochę w Polsce później... To jej taka trudna sytuacja rodzinna spowodowała, gdzie ona po prostu zdecydowała, aby udać się do Paryża, zamieszkać w Paryżu. Ale to też wszystko takie było bardzo skomplikowane, to nie było nic łatwego dla nich. Tak, tak. Tutaj jest taka ciekawa rzecz, jest związana właśnie z Delfiną Potocką, bo on zadedykował jej właśnie ten walc minutowy. Ten walc minutowy jest, on jest des-dur, tak. Napisany w tonacji des-dur i to jest ważne, bo jeżeli chodzi o te listy, bo w tych listach, on, jak już mówiłem, on wykorzystywał do opisu miłości fizycznej, wykorzystywał fortepian, wykorzystywał muzykę i słowo des-dur oznaczało po prostu...
tylną część ciała. I on tutaj, nie wiem, czy można mówić, że to jest pewnik, ale niektórzy właśnie twierdzą, że dlatego to było właśnie w tej tonacji desdur, bo i to było zadedykowane jej, bo to miało się wiązać z tą właśnie miłością fizyczną, którą on do niej poczuł. I ty tak jak mówiłaś, bo oni wracali ze sobą, bo on był z Delfiną Potocką dosyć długo, potem ona wyjechała do Włoch i ona miała swój romans z Krasickim. Tak. A w tym czasie Chopin miał kolejną swoją miłość, Marię Wodzińską, z którą próbował ślub wziąć, a później właśnie George Sand i później ponownie miał romans z Delfiną Potocką. Tak. I tak jak mówisz, ona później ponownie wróciła jeszcze w momencie, kiedy on umierał. Także to chyba była... Nie wiem, jak nazwać takie kontakty. Czyli oni nie byli razem, ale wracali do siebie od czasu do czasu. Ja myślę, że oni, przede wszystkim między nimi była na pewno jakaś pasja, no bo na pewno oni wracali do siebie, ale też ogromna przyjaźń, ponieważ cała ta ich korespondencja, którą do siebie wysyłali, to było sporo materiału. Więc, no i co na przykład, on też na koniec, jak sobie zażyczył, aby ona dla niego zaśpiewała, czyli to jest też taki, tutaj mamy, świadczy o przyjaźni. Mhm, tak, tak. Nie tylko o miłości, tak, czyli... Znaczy, być może miłość może się przekształciła później w takie przywiązanie, przyjaźń. No bo później była ta Maria Wodzińska, to była jego uczennica też. On ją pamiętał, kiedy ona była bardzo młodziutka, on ją jeszcze w Warszawie uczył i później starał się o jej rękę. Matka nawet była za tym, ale rodzina nie chciała, no bo on był jednak biedny, to jest jedna sprawa, a druga, nie wiem, mi się wydaje, gdyby moja córka... Gdyby przyszedł do niej jakiś kawaler, który no, pluby krwią, no to ja też bym odradzał mojej córce tak. Wiązanie się z kimś takim. I ona wyjechała do Polski, w zasadzie oni coraz rzadziej pisali do niego, ona pisała do niego i tak, nawet kontakty się tam urwały, nie? Dokładnie, nawet wiesz co, właśnie tutaj wrócę do tego tematu, który poruszyłeś, jego sytuację zdrowotną. Oni na przykład, rodzice właśnie Wodzińskiej, bo tak naprawdę oni to już się znali wcześniej, wiesz, z Chopinem, tak. Już z czasów Warszawy. I oni, jak on jej się oświadczył, oni za bardzo nie byli z tego zadowoleni, ale co, wyznaczyli go na taką roczną próbę, czy on tak naprawdę, to jego zdrowie się poprawi, czy nie. Czyli on tak też starał troszkę, lepiej jadał, tak właśnie, żeby też za dużo się nie przeziębiał, no ale niestety to później wszystko doszło do zerwania zaręczyn. Tak. I wtedy w zasadzie pojawia się George Sand, która, ona była przyjaciółką, bo wtedy przyjacielem Chopina był ten węgierski muzyk Liszt, który miał swoją kochankę, która też rzuciła swojego męża. Tam w zasadzie to było normalne, bo i Delfina Potocka rzuciła swojego męża, kochanka Lista rzuciła swojego męża i George Sand też rzuciła swojego męża. Tak, takie czasy były. Tak więc George Sand była przyjaciółką właśnie Lista i jego kochanki i ona, to w zasadzie ona starała się o Chopina. Tak. Tak. Chopin początkowo w listach tak bardzo negatywnie o niej pisał. Nawet w jednym liście się wyraził, czy to w ogóle kobieta jest, no bo ona jednak dokładnie paliła cygara. Tak, tak, nawet wiesz co, ona jak mu napisała, bo ona mu wysłała taki krótki liścik i nawet się podpisała męskim po męsku, no bo tak naprawdę ona zmieniła i prawdziwe imię to było Aurora, ale ona tak zmieniła na męskie. Była taka specyficzna, inna kobieta, zupełnie, ja myślę, że inna od tych poprzednich Chopina. I nawet wiesz co, on uważał, że ona nie poderwała go, ale ona go zdobyła. I na przykład co jeszcze, że on właśnie po pierwszym spotkaniu
jakiegoś takiego super wrażenia ona na nim nie wywarła żadnego entuzjazmu, natomiast na następnym już zmienił zdanie. Czyli Tak. może wiesz, co uwiodła go w nim ta taka jej ta specyficzna postać. Tak. No bo ona jest w ogóle bardzo ciekawą postacią. Ja w Tak. zasadzie, ja myślę, że o George Sand można by osobny pewnie podcast powiedzieć, bo to była pisarka, która, ja sobie tak nawet porównałem, że ona napisała powieści tak szybko, że można by porównać ją pewnie dzisiaj do Remigiusza Mroza, który też tam pisze Tak, jedną książkę za drugą. bo ona w ogóle była bardzo kreatywna i ona, wiesz co, nie uważała się za pisarkę, ale ona to robiła, bo musiała zapracować, bo ona musiała zrobić pieniądze i utrzymać rodzinę. Czyli dla niej ona nie pisała, bo miała natchnienie i pisała. Ona pisała, bo musiała zarobić, czyli to było takie dla niej zadanie. Ona na przykład brała też, siadała i musiała przez 3 czy 4 godziny pisać. I też go tak bardzo Chopina zmobilizowało, bo on na przykład podczas związku z George Sand, on bardzo dużo skomponował. On chyba skomponował połowę swoich utworów w całości. Tak. Nie, bo tak jak mówisz, ona podobno gdzieś przynajmniej 10 stron dziennie, tych pergaminów, Tak. zapisywała nowej książki. Także rzeczywiście miłość swoją drogą do Chopina, ale ona codziennie pisała i być może Chopin, patrząc na nią, być może też nabrał takiego zwyczaju właśnie, nie? Tak, Może bo go. on bardzo właśnie przy niej bardzo dużo skomponował. Tyle, że patrząc na te listy później, bo w tej biografii, której słuchałem, tam było sporo listów, ten związek ich, chodzi o miłość, kończy się w zasadzie po powrocie z tej Majorki, bo ten pobyt na Majorce w zasadzie skończył się tragicznie. Chopin tam Tak. zachorował strasznie. Kiedy zachorował, właściciel domu, który wynajął mu dom, kazał się im wyprowadzić, kazał wszystkie meble z tego domu spalić, bo przypomnijmy może, że w tamtym okresie parekrotnie wracała cholera w Europie i ludzie bali się, że to jest być może cholera. Tak więc kazali im zapłacić za wszystkie meble i wszystko spalono. Później, kiedy na przykład wracano, to Chopin dostał najgorsze łóżko na statku, bo to łóżko też było później do spalenia, bo ludzie bali się. I oni tam w klasztorze musieli, właśnie na Majorce w klasztorze musieli mieszkać, bo nikt innych ich nie chciał. I wydaje mi się, że tam też się jego zdrowie trochę popsuło. To się tak, no nie udało im trochę. I w zasadzie od tego momentu George Sand zerwała romans z Chopinem. Ona przez kolejne 10 lat się opiekowała nim. Ona go traktowała jak matka, ale no romans był zerwany, nie? I kiedy później właśnie wróciła Delfina Potocka, on w liście do Delfiny tłumaczył jej, że on mieszka z George Sand, bo on mieszkał z nią około 10 lat, ale oni nie są razem ze sobą. Tak. Tak więc on wznowił romans z Delfiną, chociaż mieszkał u George Sand. Tak, bo ona, można powiedzieć, że powoli z kochanki przeobraziła się w taką opiekunkę, pielęgniarkę Chopina, Tak. co Ona jej jak matka go to, traktowała jak trochę. matka, dokładnie, co tak naprawdę jej to bardzo przeszkadzało, ponieważ ona chciała Chopina zdrowego. Właśnie jak oni byli na Majorce i on tam się rozchorował, na początku ona też, wiesz co, wzięła i zgoniła winę na kucharkę, która gotowała, stwierdziła, że ona gotowała na jakimś starym oleju i tak dalej, więc ona tak naprawdę wzięła i zaczęła ona tak o niego tam dbać. Troszkę to jego zdrowie się poprawiło, no ale niestety pod koniec wrócił bardzo schorowany. A jej to się bardzo nie podobało, ponieważ ona nie chciała zmartwień, nie chciała problemów. A Nie no. problem wtedy stał się, a Chopin się stał takim problemem wtedy dla niej. Chociaż wiesz, później ona miała swój majątek i Chopin w tym majątku bardzo dobrze się czuł, nie?
bo ta Majorka to jest początek ich związku. Ten związek trwał około 10 lat, czyli przez pierwszy rok to był romans, później ten związek trwał, ale taki opiekuńczy, ona się nim opiekowała, on wyjeżdżał do niej do majątku, ja zapomniałem jak on się nazywał ten majątek, i tam komponował. I wszystko było dobrze do momentu, kiedy jej córka, ona miała na imię Solange, chyba jeżeli dobrze pamiętam, bardzo dobrze traktowała swojego syna, George Sand, a źle traktowała właśnie tą Solange. I Chopin stanął po stronie Solange i to był w zasadzie koniec związku z George w tym momencie, nie? Tak, no możemy tutaj powiedzieć, że do rozstania przyczyniły się problemy rodzinne od strony dzieci George Sand, czyli całe to zerwanie tego związku było spowodowane, można by powiedzieć, że przez rodzinę, tak, ze strony George Sand. Tak. I ona jeszcze książkę jedną napisała. Tak, cała ta zazdrość. Gdzie tam było, gdzie opisała siebie i Chopina, to były jakiś książę i jakaś tam kobieta, ale na przykład zachowanie tego księcia, wszyscy od razu wiedzieli, że to jest Chopin. Chopin. Na przykład ten książę, tak jak Chopin, nie pił w ogóle kawy, tylko zawsze czekoladę i zachowywał się tak jak on. Tak więc wiele osób stwierdziło, że to była krytyka jej i to też być może miało wpływ na ten ich związek, nie? W każdym bądź razie Chopin się coraz gorzej czuje, z nią zerwał i wtedy zaczął się taki ostatni związek, który ja sobie zapisałem, to była Jane Stirling. To nie był związek, to nie był już romans, bo Chopin w zasadzie jest już umierający, ale to jest kobieta, która go ściągnęła do Anglii, później do Szkocji. I być może się, ona pewnie tego nie chciała, nie? Ale ona się pewnie przyczyniła do śmierci Chopina właśnie tym, że ona go tam ściągnęła do tej Anglii, do siebie. Ściągnęła na koncerty. Tak, tak, on się tam bardzo rozchorował. Ale wiesz co, ja myślę, że też, nie wiem, troszkę wiesz co, to rozstanie z George Sand też się troszkę przyczyniło i do jego śmierci, ponieważ on... Jemu dobrze było z nią, wiesz, on był z nią szczęśliwy, więc on, jak się rozstali, to on też miał takie załamanie troszkę. Tak, no bo on zawsze pragnął rodziny, a to była w zasadzie rodzina, tyle że kiedy on próbował wziąć, nie wiem, rolę ojca i stanąć na przykład po stronie tej przybranej córki jakby, to George jednak stwierdziła, że to jest jej córka i ona sobie nie życzy jego... No i no tak się to skończyło niestety źle w tym momencie, nie? Dokładnie. W każdym bądź razie ta George Sand się z nim... W ogóle tam jest taka sytuacja, kiedy oni ostatni raz się widzieli, to bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 4 dni wcześniej Solange, czyli córka George, napisała do niego, że urodziła właśnie córeczkę. 4 dni później Chopin ostatni raz spotkał George i pytał się jej, czy rozmawiała z córką, a ona w tamtym czasie nie rozmawiała z córką, ona w ogóle nie wiedziała, że jej córka urodziła w tym momencie, także on przekazał jej tą informację i chyba od tego momentu George się pogodziła z Solange, tym bardziej, że doszło później do tragedii, bo ta córeczka umarła, która się urodziła, ale to był ostatni moment, kiedy Chopin widział ją i później właśnie zaczyna się, on wyjechał do Anglii i już nigdy nie widział George. I w tej Anglii, powiem ci, największe wrażenie chyba na mnie zrobiło to, że tutaj w Anglii sypialnie są u góry, Chopin też o tym pisał, że on nie był w stanie chodzić po schodach. Jego zawsze wnoszono na górę do sypialni. Mimo wszystko ta ostatnia jego fanka, Jane Stirling, ona ciągnęła go po całej Anglii, po Szkocji, a Chopin był już, no nie wiem, umierający. Prawie nie? Umierający, tak. Tak, a mimo to podobno, kiedy ludzie widzieli, kiedy ciężko oddycha i wszystko, ale podobno, kiedy siadał do fortepianu, to grał tak jakby nic nie było, nie? A potem znowu było ciężko, nie?
W każdym razie wrócił później do Paryża i myśleli, że wiosna przyjdzie, że będzie lepiej, ale niestety to już były... Było coraz gorzej. Tak, także to się skończyło. I ja tak na koniec przygotowałem sobie wiersz też, bo kiedy Chopin zmarł, to ta jego ostatnia miłość, to znaczy to jest miłość z jej strony, bo ze strony Chopina to była tylko przyjaźń, Jane Stirling, ona zbierała pamiątki po Chopinie. Ona te pamiątki przekazała jego siostrze i te pamiątki były przechowywane w pewnym pałacu w Polsce i z tego pałacu rzucono bombę podczas powstania styczniowego. I ponieważ na Rosjan, i ponieważ Rosjanie zdenerwowali się, oni wszystkich z tego domu, z tego pałacu aresztowali, wszystkie rzeczy zniszczyli i między innymi wyrzucili pamiątki Chopina i je spalili, wyrzucili też fortepian. I na podstawie tego Norwid, przyjaciel Chopina, on w zasadzie napisał wiersz fortepian i w tym wierszu on jest taki przejmujący, wiesz, na przykład tu są te słowa, on opisuje ostatnie dni Frederyka. Byłem u ciebie w te dni, Frederyku, którego ręka dla swej białości alabastrowej i wzięcia w szyku i w chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro mieszała mi się w oczach z klawiaturą ze słoniowej kości. Wydaje mi się, że on tutaj właśnie mówi o tym, że palce Chopina były już tak blade jak klawisze tego fortepianu z tej kości słoniowej. I ostatnie słowa tego wiersza, on jest dosyć długi, mówią: lecz ty, lecz ja uderzymy w sądne pienie, nawołując, ciesz się późny wnuku, jęknęły głuche kamienie, ideał sięgnął bruku. On tutaj opisuje właśnie moment wyrzucenia tego fortepianu Chopina, kiedy właśnie podczas powstania styczniowego później, nie? Tak, ten wiersz jest sławny, jest bardzo znany, Norwida o Chopinie. Mhm, tak, tak. Bo w zasadzie nie wspomnieliśmy o tym, bo Chopin znał i Mickiewicza, i Słowackiego, a w ostatnich latach swojego życia poznał Norwida też, nie? Tak, tak. Zresztą wiesz co, ja też myślę, że oni się przyjaźnili i też na emigracji to też, oni też byli takimi konkretnymi, można by powiedzieć, wielkimi Polakami na emigracji, jak właśnie Mickiewicz, czy Norwid, czy Słowacki. I też ich takim zdaniem było podtrzymywanie polskości, ponieważ Polski wtedy nie było. Nie było polskich muzeów, polskich teatrów, polskich bibliotek. Czyli oni podczas oddalenia od kraju, tak można by powiedzieć, reprezentowali Polskę. I też się przyjaźnili, ponieważ on się przyjaźnił też z Mickiewiczem, nie tylko z... Jest taka historyjka, to jest anegdota, nie wiadomo czy prawdziwa. Podobno kiedyś właśnie Mickiewicz przyszedł posłuchać, była właśnie tam George Sand i wiele innych osób, przyszedł posłuchać jak Chopin gra i Chopin potrafił tak grać, że ludzie wpadali w taką zadumę. I w tamtym momencie wybuchł pożar, bo ktoś potrącił lampę, wszyscy pobiegli do innego pokoju właśnie gasić ten pożar, a potem się okazało, że Mickiewicz dalej tam siedział w tej zadumie, po prostu nie ocknął się z tego, co wciągnął go niejako Chopin swoją muzyką. A z kolei o Norwidzie. Norwid jest znany z tego, że on był nieznany w tamtym momencie i on w zasadzie był bardzo biedny. Takie nasuwa mi się tu porównanie do Chopina, bo w momencie, kiedy Chopin umiera, on w zasadzie nie miał nic pieniędzy. W tym momencie on nie zarabiał i on nie było go stać na mieszkanie, w którym mieszkał i za to mieszkanie płacili przyjaciele i ta właśnie jego ostatnia fanka, czyli Jane Stirling, ona opłacała te wszystkie rzeczy. Tak, ona przyczyniła się do właśnie do tego jego pięknego pogrzebu.
Tak. O właśnie. Jeszcze mówiąc o tym pogrzebie, nie? Chopin zażyczył sobie, żeby zagrano rekwiem Mozarta, bo Chopin bardzo lubił Mozarta, a na pogrzebie zagrano jego marsz pogrzebowy w wersji orkiestrowej, którą specjalnie na ten moment zrobiono wersję orkiestrową. Później właśnie rekwiem Mozarta zagrano, nie? Tak. Zresztą on, wiesz co, ja myślę, że no ta jego śmierć to była taka spodziewana i niespodziewana. Wiadomo, on chorował całe życie, w zasadzie od urodzenia. I te takie jego ostatnie lata życia, on też był taki no bardzo samotny i opuszczony, no nie? Słaby. I właśnie do tego można, tak, do tego jego pięknego pogrzebu przyczyniła się właśnie ta pani Stirling. I co na przykład, że ja tutaj coś takiego też wyczytałam, że właśnie on sobie później, jak już był taki umierający, zażyczył, aby Delfina Potocka zaśpiewała dla niego trzy melodie Bellini i Rossiniego. Które tak jak śpiewała, to prawie płakała. No i też takie smutne, że na przykład w tych ostatnich chwilach, znaczy smutne i niesmutne, ponieważ on umierający, słaby, blady, miał jednak jeszcze siłę, aby pożegnać swoich przyjaciół słowami, a zwłaszcza poprosił sławnych muzyków i tak właśnie z tymi słowami im zadedykuję. Zróbcie to dla mnie, jestem pewien, że was usłyszę. To mi zrobi przyjemność. Tam się zebrali. I może taka jeszcze jedna rzecz, bo w zasadzie nie omówiliśmy pewnie tysiąca rzeczy. Nasuwa mi się kwestia religii, bo Chopin w zasadzie, to trudno powiedzieć na pewno, ale on w zasadzie skłaniał się ku ateizmowi. W momencie, kiedy on umierał, tam przyjaciele, rodzina, zresztą jego siostra specjalnie przyjechała, żeby się nim opiekować, kiedy on umierał. Rodzina też i przyjaciele skłaniali go, żeby on miał księdza, miał to ostatnie namaszczenie przed tym i on w zasadzie, no to też trudno mówić, jak było naprawdę, ale mam wrażenie, że zrobił to dla rodziny. Nie wiem, czy coś miałaś na ten temat? Nie, ja nie miałam nic na ten temat. Ja to, co miałam, to, że on był takim właśnie oddanym Bogu. Tak. Na pewno muzyka religijna też i kolędy, bo on na przykład Boże Narodzenie, które spędzał z rodziną, w wielu listach później, wiele lat później wspominał, nie? Także... Tak, zresztą on jako dziecko grał już na organach w kościele w niedzielę, czyli to też, no nie, świadczy o jego takim wielkim katolicyzmie. Chociaż mówię, takie wrażenie odniosłem, że być może skłaniał się ku ateizmowi, że nie chciał tego księdza, ale ostatecznie zrobił to dla rodziny. Ale mówię, nie jestem tego jakiś pewien w tym, nie? Dobrze, myślę, że to tyle, bo w zasadzie pewnie już ponad godzinkę mamy nagrania. Nie omówiliśmy oczywiście wszystkiego, można by tutaj wiele rzeczy mówić i pewnie ktoś, kto się bardziej zna na muzyce, być może kwestie muzyczne omówiłby lepiej niż my, ale myślę, że to taka ciekawa rozmowa jest. Ja w ogóle chciałem Ci bardzo podziękować, bo ja Chopina, jego muzykę lubię, niektóre utwory, ale jako taka osoba to taki blady, chuderlawy człowiek, wydawało mi się, że jego biografia będzie nudna, a powiem Ci, odkryłeś bardzo, bardzo dużo była. Ciekawych rzeczy. Dokładnie. Tak. Także dziękuję Ci, że zachęciłaś mnie do tej postaci. Ja również dziękuję za... Ja też przy tej biografii, czytając jego biografię, też odkryłam bardzo dużo ciekawych stron Chopina, których wcześniej nie znałam. Tak. Także ja również Tobie dziękuję. Tak więc, drodzy słuchacze, jeżeli macie możliwość, to nam się wydaje, że znamy Chopina, ale naprawdę
czytając jego biografię, my wspominaliśmy o wielu rzeczach, ale na pewno nie o wszystkich. Naprawdę można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, także na pewno warto. Ja myślę, że w notatkach podamy linki do biografii, które my czytaliśmy. Ja bardzo dziękuję Tobie, Sylwio, za to, że znalazłaś czas i że mogliśmy to nagrać. Ja również bardzo dziękuję. A Wam, drodzy słuchacze, jak zawsze dziękujemy za wysłuchanie do końca.